Dzień dobry. Cześć, nagrywamy jeszcze raz, bo wczoraj źle podłączyłam mikrofon. Więc pewnie zobaczycie w tym filmiku przebitki z wczoraj, nie? Jakieś. Tak. Jako, że nie będziemy mówili tam, co robimy, znaczy czasem może będziemy ruszać mordą, ale nie będziecie tego słyszeć, to wczoraj przywieźliśmy całą pakę świeżych zrębek. I rozłożyłem je najpierw tutaj, bo zaszczepiłem drugą dawkę grzybni, która była już spleśniała, ale może jeszcze coś z niej będzie. Tak, a ja zrobiłam wianek, który tu zostawiłam i prawie zdech. I zebraliśmy jeszcze pomidory, więc dzisiaj, jak wrócimy, to będziemy robić znowu przecier. To dzisiejsze zbiory fasoli. Wisi jeszcze trochę jej na krzakach, ale jest niestety pożarta przez ślimaki. Więc tej nie zrywam, tylko zostawiam tej pożartej. I co? Aha, żeby ślimaki mogły ją żreć dalej. A może tą nową, która jeszcze jest taka zielona, to się do niej nie dobiorą, do tej nowej. Zostawiam w spokoju. Update z foliaka. Wczoraj wszystkie pomidory zerwałam. Wysypaliśmy tu zrębkę. I dzisiaj już zaczęłam robić przecier, ale jeszcze nie skończyłam. Przecier robię taki, bo nie mamy blendera ogólnie w chacie, więc przecier robię taki, że ścieram te pomidory na tarce. Czyli obcinam jakby tą górę obcinam i wycinam z nich to zielone, wiadomo. I biorę je w ten sposób i trę na tarce właśnie. No i skórka, wiecie, zostaje mi w ręce, a
mięsze ci do środka. No i babcia mówiła, że z tymi pestkami to tak średnio te pomidory, ale ja ich tam nie blenduję nic, tylko tak do słoików wrzucam, jak już się przegotują i przerobią z czosnkiem i z bazylią. Chociaż jedne zrobiliśmy takie bez niczego. A ten sposób na tarcie pomidorów na tarce to od pana Makłowicza sobie pożyczyłam. I działa, i fajnie się sprawdza. O, tutaj jeszcze ta fasolka właśnie, jak widzicie, tam niektóre wiszą. Całkiem nieźle wyszły nam buraki tym razem, jak je przerwaliśmy, już jak dziadek Zdzisiu dostał na botwinkę, to fajnie nam porosły się, takie dosyć duże kule porobiły. Coś chciałam tu wam... A, tego arbuza, zobaczcie, kolejny arbuz zrobił się żółty. I tutaj tamten drugi to w ogóle zmarniał. No a ten żółty jest taki. Tutaj jest ten arbuzik baby. Widać go? Tutaj nie widać nic. No tu w każdym razie. Widzicie go? Tutaj. Ale nie rośnie. Wydaje mi się, że jest cały czas taki sam. Tutaj ten zaczął z kolei rosnąć, natomiast nie ma żadnych owoców. Pokażę wam jeszcze jednego w dyni. Tamten też żółknie, co stoi tam za mierczykami w tym w doniczce. Tutaj nasz mały, piękny słonecznik, który tak sobie rośnie, zanim nawłoć, więc jest tu żółto. I tam jest jeszcze taki wysoki słonecznik, o dwa nawet, a ja ten jeden się otwiera dopiero. Tak, właśnie tak. Co tu dalej? Ziemniaki wykopane, dołki zostały. Świeża zrębka, Adrian tutaj walczy, walczy. Zaraz tu się wam obrócę i pokażę, zobaczcie, jak pięknie. Nowe ścieżki, już dostałam opieprz, że mam podnosić nogi, a nie szurać. Ale powiem wam, że w tych kaloszach to jest tak ciężko, one są takie luźne, że w sumie mogłyby mi spaść z nogi zaraz. Ups, sorry. No, a tutaj astry. Astrów jest po prostu full i jestem nimi zachwycona po prostu. Naprawdę na następnym roku na pewno je będziemy mieć. Idzie on. Prawko na taczkę. Słychać, że bez prawka jeździ. Jak wariat. No i zobaczcie, dzisiaj tutaj mamy kalekę jakiegoś, pana Bąka, który zasiadł, rusza się i pije sobie z tego kwiatka. Natomiast dałam mu trochę wody i widzę, że też do niej teraz doskoczył. Także ja mam nadzieję, że poleci, bo chcemy go uratować, dziada. No i te nasze dynie. Las dyniowy. No i teraz zobaczcie tu. W tym miejscu, tu wychodzi arbuz nad dyniami. Tu widać jego kwiatek. I ogólnie on świetnie urósł po prostu. Świetnie, że wyszedł nad te dynie i w ogóle wspaniale wszystko. Tylko nie ma owocu żadnego. No ale nie ma, to nie ma. Pogodziłam się już z arbuzową porażką. Tutaj są dynie, też je widać na pomarańczowo. Kwiatki, które posadziłam, się super mają. Mam nadzieję, że będą rosły zdrowe. Tutaj jest pracujący człowiek. Nocny nielegal na zadupiu. Prawie ci się taczka wywaliła. No, jeszcze tu wam chciałam pokazać, bo ta dynia ogólnie jest większa ode mnie. W sensie te liście. Wyższe już urosły. I moja ulubiona wariatka, która rośnie tam, się tak zawiesiła na tym płocie i tak se wisi. No, a tutaj jest jeszcze pomarańczowa, jedna, druga, więc no, będzie dyniowe szaleństwo. A tam widać kukurydzę w tle, coś tu się rusza. Pewnie jaszczur jakiś. Jakiś smok. No, więc wczoraj mieliśmy wypad na działkę żukiem. Tyłki nam się spociły, ale chociaż zrębka jest. I pewnie zaraz tu zobaczycie przebitkę z wczoraj. Jakąś.
albo i nie. Chciałbyś coś powiedzieć? Czemu nikt nie wpadł na to, że wczoraj, żeby tu szuflę zostawić? Nie wiem. A wiesz, co chciałam jeszcze powiedzieć, bo tego nie będzie słychać na filmie, ale Adrian wczoraj wymieszał grzyby ze zrębką. Przecież to powiedziałem na początku. Tak? W ogóle tego nie słyszałam. Jak powiedział, to sorry, że się powtarza. Ale masz profesjonalną drapaczkę do pleców. Ten off w ogóle nie działa. No, też mam takie wrażenie. Jeszcze raz to powtórz. Jak się ładuje zrębki bez szufli? Napiszcie odpowiedź A. Źle B. Gorzej C. To słówko na H. CH. To był żenujący żart prowadzącego. Nie wiem, o co ci chodzi. O, powycinam teraz te, co już są takie przywinięte. Bo tak. Bo taki mam kaprys właśnie. Ale tu widzę, że jest jeszcze full. Full tych pąków. Dużo jest tych fioletowych jeszcze. Różowe też będą na pewno jakieś. Także fajnie. Cieszę się bardzo z tych astrów. A zaraz pościnam sobie trochę do wazonu, żeby mieć w domu i żeby mnie cieszyły. I połączę to z tymi nagietkami żółtymi. A co, będzie wiejsko, sielsko? Ta miejscowa to ostatnio jest moja ulubiona. Tam słońce, tu słoneczniki, dynki, tu kukurydza, astry. Po prostu jest bajecznie, full wypas. Naprawdę jest świetnie. Tak jest ok. Adrian robi kolejną ścieżkę. No nie. Jednak nie będzie ścieżki, bo kartony się już zbiodegradowały. Muszę przywieźć nową partię. I kolejny bukiecik astrowy. Proszę bardzo. No, są piękne te kwiatki. Zaraz jeszcze dotnę do nich nagietków trochę. I będzie pięknie. I tym akcentem, nie wiem jakim. Jakim akcentem? No dobra, chcemy pożegnać się z wami. Nara. Do widzenia. Chwalę się, mam skarpety w dziki. Pożyczyłam od Adriana. Kiedyś sama mu je kupiłam, ale pasują idealnie do naszego kanału.